Depnąć, bo później jak się wiesz, spóźniam tam, to... No Michał, co mnie tam, wiesz, prowadzi ten klich. No. Zarezerwuj sobie więcej trochę czasu, wiesz. No a tak naprawdę, wiesz, no... Grande robota tam już jest, tak, nie? No ale cieszę się, że kurczę, przede wszystkim na tym kontrolnym, wiesz, USG, tam wszystko było dobrze u Ficka. I ten... No i powiedział, że do 2 tygodni, wiesz, na 100%, no to dopiero mi się uśmiech pojawił na twarzy. Wczoraj biegałem taki test, to nie był taki, wiesz, typowo wydolnościowy, wiesz, z maską i ten, ale pod wiesz, kątem wytrzymałości takiej, wiesz, natętnie i no generalnie jestem zadowolony. I nawet, wiesz, po samym takim teście, schodząc, wiesz, z tej bieżni, wiesz, chwilę odpocząłem i czułem, że mógłbym jeszcze, wiesz, trochę pobiegać. No to generalnie jest dobrze. Najważniejsze, że wiesz, ta noga się nie odzywa. Zmęczenie jest jakby symetryczne w obu nogach i... No i to jest takie pozytywne, nie? Mięsień jest dwugłowy, tak też nietypowo rozerwany, bo też na kontroli, na wizycie doktor powiedział mi, Wojtek, jak ty przyjeżdżasz, to zawsze masz coś konkretnego. No i rzeczywiście zobaczył i przeważnie mięśnie jak gdzieś się urywają, to gdzieś tam przy przyczepach i przede wszystkim wzdłuż mięśnia, a nie poprzecznie. A mi gdzieś to tam na mięśniu brzuśca, na przejście na ścięgno i to gdzieś poprzecznie. Okazało się, że jest zerwanie na tyle obszerne, że może trzeba było podjąć decyzję zszycia tego, bo no, mogliśmy to spróbować jakoś leczyć zachowawczo, ale to nie dawało gwarancji dłuższego jakby no, wytrzymania tego mięśnia przy dużych obciążeniach. A więc podjęliśmy decyzję, żeby to po prostu zszyć jak należy i wrócić do grania. Po samym zabiegu jakby doktor Ficek mnie uświadomił w tym, że to nie będzie takie proste wrócić dosyć szybko, bo wymuchał na zimę. Nie wiedział też w sumie jak mu, no każdy organizm indywidualnie reaguje na te gojenie, ten proces jakby odbudowy tej tkanki, jakby nie było po tym chirurgicznym zabiegu. I dlatego mówił, że on, Wojtek, spokojnie tak do 3 miesięcy myślę, że jak dojdziesz, to będzie super, nie? Ale później z biegiem jakby, wiesz, kolejnych dni i kontroli, to gdzieś to tam, wiesz, napawało optymizmem, nie? Że wiesz, że będzie to szybciej. No i rzeczywiście potwierdziło się to, że wiesz, do 3 miesięcy będę, myślę, na 100%, nie? W procesie samej rekonwalescencji i nie robienia nic, żeby to się wszystko zagoiło, czyli tak do 8-10 tygodni ten proces gojenia samej blizny i przejścia tam tej tkanki właśnie miękkiej, żeby to wszystko było takie bardziej elastyczne, to był taki bardzo ważny moment, żeby nic się nie stało. No i no tak się okazało, że też sam uważałem, jak pojechałem do doktora na kolejną tam wizytę i on mnie tak w sumie uświadamiał w tym, że to jest bardzo delikatna rzecz i nie wolno pozwolić na to, żeby kolejne tam jakieś mikrourazy podczas tego gojenia, żeby właśnie się nie zdarzyły. No. No i udało się po prostu realizować to i no i dzisiaj się cieszę, że to jest naprawdę, jesteśmy na dobrej drodze, żeby tak myślę gdzieś do 1,5 tygodnia wrócić w 100%. Wszystko jest na dobrej drodze. Zrobimy sobie po odpoczynku moc i po mocy znowu przelecisz jedną serię. No i za
to kwestia jeszcze teraz treningu, nie? Jak to, no, brakuje mi piłki, gdzieś tam próbuję się bawić. Teraz właśnie wracając jakby do treningu, to ta siła, moc i gdzieś tam wydolność, gdzieś to wszystko jakby się zazębia. Generalnie najważniejsza jest piłka w tym wszystkim. I teraz właśnie na tym etapie, gdzie już jestem prawie w pełni zdolny do tego, żeby wejść na 100% obciążeń, a więc do tego dochodzi teraz piłka i będę właśnie, wiadomo, że to są treningi indywidualne, ale przynajmniej jeśli tą piłkę będę miał i właśnie w tym tygodniu mam mieć wplecione te treningi piłkarskie. Kontuzja u doświadczonego zawodnika do prowadzenia na pewno jest łatwiejsza. Już wie, jak reaguje jego ciało, także możemy też komunikować się z zawodnikiem na temat jego reakcji. To też na pewno jest też bardziej zdyscyplinowanym, nazwijmy to, pacjentem w tym momencie, więc na pewno możemy mówić o łatwiejszym prowadzeniu zawodnika doświadczonego. Bardzo dobrze się z nim współpracuje, także życzę wszystkim prowadzącym takiego zawodnika. Twardy gość? Twardy gość, myślę, że tutaj możemy bardzo duże obciążenia nakładać. Nakładamy je według własnego uznania, aczkolwiek znosi je bardzo dobrze. Już niejednokrotnie im dziękowałem i mam nadzieję, że nie tylko samymi słowami będę ich jakby w stanie im podziękować i odwdzięczyć się. Mam nadzieję, że jestem na dobrej drodze, żeby wrócić do zespołu i pomóc zespołowi w kolejnych meczach o to, żeby walczyć o tą pierwszą ósemkę. I myślę, że to będzie największe podziękowanie, jak będę w stanie grać dobre mecze i strzelać bramki. No a to, że mnie tak wspierają, to jest duży jakby taki zastrzyk motywacji i walki do tego z moją kolejną kontuzją, gdzie jakby one mnie nie rozpieszczają, ale jestem im z całego serca bardzo wdzięczny i dumny, że gram w Gliwicach i mam takich kibiców. Powiem szczerze, że nawet ja oglądając mecz w telewizji, żona mówi, patrz, Wojtek, co tam jest napisane? Ja mówię, gdzie? Kamera gdzieś skręciła i później rzeczywiście patrzę i łezka się zakręciła wokół i tak jak mówię, to są takie chwile, gdzie naprawdę człowiek się czuje potrzebny i daje takiego pozytywnego kopa, żeby wracać i dalej grać. Zaczynając od piątej, przeplatając czwartą ligę i tak co szczebel wyżej jeszcze grałem na hali, a więc mógłbym powiedzieć, że zrobiłem duże kroki jakby do przodu, ale patrząc na sytuację moją, wiadomo, gdzieś tam te kontuzje, ale dyspozycja jakby fizyczna i chęć dalej grania i sprawienia mi tej radości, więc nie mogę powiedzieć, że już jestem spełniony, bo muszę jeszcze grać, bo mam jeszcze coś do zrobienia i chyba to mnie jakby motywuje do tego, żeby dalej trenować, walczyć i wracać do dobrej dyspozycji i nie odstawać przede wszystkim na treningach, na meczach i to jest chyba taki wyznacznik tego, że jeszcze nie czas, żeby kończyć. Te kontuzje, które były wcześniej, były o wiele bardziej poważniejsze niż ta teraz i mam nadzieję, że ona nie zakończy czegoś, do czego dążyłem kilka dobrych lat, żeby grać na najwyższym poziomie i jeszcze w Piaście. I mam nadzieję, że jeszcze te kilka lat będziemy wspólnie odnosić sukcesy. Piłka jest moim całym życiem i dlatego tak walczę i staram się o to, żeby wrócić. I nie jest łatwo, ale wiem, że to wszystko jakoś musi się dobrze skończyć. I tak jak poprzednim razem przy cięższej kontuzji, tak i teraz myślę, że wrócę i będę w dobrej dyspozycji.